Witam kochani w kolejnym odcinku z naszymi szalonymi siostrami. Wiem, że dawno nie było odcinka z tej serii, dlatego mam tutaj dla Was specjalną niespodziankę i parę nowości, że tak powiem, które zadziały się u dziewczyn. Tutaj mamy sobie Anę, a Paula w tym momencie właśnie pisze książki. Jak widzicie, zupełnie jest inne otoczenie. I skąd to inne otoczenie? Dziewczyny postanowiły sprzedać swój rodzinny dom, na który tak ciężko zarabiały i przeprowadzić się z Windenburga do Sanmyszyna. Także to jest część już tego mieszkania. Zaraz Wam je przybliżę pokrótce. Nie będziemy jeszcze wchodzić do rozgrywki, ale ze ściankami to już tak wygląda. Mieszkamy w tej dzielnicy nie mody, tylko... Kurczę, nie pamiętam. Jest ta dzielnica smaków, dzielnica mody. Aha, w dzielnicy artystów, tej artystycznej. Także to nawet pasuje, no bo Anna tutaj jest malarką, a Paula pisze książki, także tutaj jak najbardziej dziewczyną będzie i odpowiada jakby tutaj bliskość galerii i takich wydarzeń kulturalnych. Także tak wygląda mieszkanie. Tutaj mają taki mega salon. Tutaj mają, jak sprzedałam ten dom, w ogóle generalnie go wyburzyłam, żeby tak na maksa jakby go otrzymać z niego kasy, to zostało nam bardzo sporo pieniążków. Kupiliśmy, wynajęliśmy, nie wiem jak to tutaj wygląda z tymi mieszkaniami, mieszkanie. I ja tutaj też wszystko usunęłam w tym mieszkaniu, ono trochę inaczej wyglądało. No i mieliśmy bardzo dużo jakby finansów, żeby w ciekawy sposób urządzić to mieszkanie. Tutaj mamy tak. Tu się wchodzi. Tutaj są drzwi. Tutaj jest taki duży hall, a to są pokoje dziewczyn. Tu ma Paula, a tu ma Anna. I jest jeszcze łazienka, ale już czekajcie pokrótce. To jest taki, o, taki rzut z góry zrobię. Tak to wygląda. Dwie sypialnie i duża kuchnia z takim aneksem. Tu jest część jadalniana, no i część taka wypoczynkowo-imprezowa. Także już Wam pokazuję, jak to wygląda tak z bliska. Rozkład już no, mniej więcej jest znany. Chciałam właśnie, żeby było takie duże przestrzenie, fajne, żeby ci Simowie mieli miejsce, jeżeli ci, co będą do nas przychodzić. I teraz tak, tak wygląda kuchnia. Chciałam dać te szafki górne, ale generalnie nie wpasowywały mi się tutaj, bo tutaj jest bardzo wysoko, więc zrobiłam takie półki, właśnie jakieś dodatkowe. Tutaj mamy taką wielką tablicę, jest bardzo duża taka wyspa i tutaj jest wkomponowany w to bar. No, wkomponowany, no tak powiedzmy, że jest wkomponowany. Potem mamy część taką mini jadalniową. Tutaj nie dawałam żadnych zasłon, bo stwierdziłam, że chcę po prostu, żeby tutaj było dużo światła. Mamy wspaniałe w ogóle widoki za oknem. No bez sensu by było tutaj jakby w tej strefie dziennej, jadalnianej czy kuchennej właśnie, tej wspólnej, dawać jakieś zasłony. Także tutaj mamy taki, no w sumie małe miejsce, że tak powiem, na zrobienie jakiegoś wspólnego obiadu i tak dalej. Także to jest ta jadalniana strefa. Tutaj postawiłam jakąś książkę, znaczy książkę, półkę na książki. Oj, trochę mam jakąś chrypę. Może coś tutaj jeszcze dołożę, bo to tak w sumie trochę pusto, ale to z czasem, jak mi się jeszcze coś, że tak powiem, tu wymyśli. Na samym środku tak było pusto, słuchajcie. Postawiłam dziewczynom tutaj tą szyszkę bańkową. Mają też bieżnię, tutaj jest jeszcze system to karaoke, z którego jeszcze nie korzystały. Poczekam, tak myślałam, że właśnie reanimuję tutaj dziewczyny jakby i te odcinki, dlatego na razie tutaj z nimi nie korzystałam z tego karaoke. Tutaj jest część taka multimedialna, jakby to nazwać, czyli mega, mega wielki telewizor, właśnie tutaj mamy konsolę, tu jest jeszcze to jest radio, takie pufy, znaczy duże fotele. Miałam tu sofy, o, fotele to może będą, może tu jeszcze wstawię jakiś fotel, ale na razie mi się to tak wkomponowało. No i dziewczyny miały tam ogród i to mi się wszystko jakby schowało do wyposażenia, więc ja stwierdziłam, że fajnie by tu wyglądały właśnie donice z takimi naszymi wyhodowanymi tam
kwiatami czy ziołami, tak żeby tutaj Anna miała, bo ona jest, wiecie, jak pamiętacie albo nie pamiętacie, super ogrodniczką. Także żeby mogła spełniać się dalej w tym ogrodnictwie i rozwijać je, i żebyśmy miały jakby świeże warzywa i przyprawy do dań, które dziewczyny tutaj będą sobie robiły, no to stwierdziłam, że to będzie też tak fajnie wyglądało, jak będzie miała takie ogródki, że tak powiem, w donicy w domu. Tym bardziej, że chciałam zrobić im balkon, żeby to wszystko było na balkonie, ale no niestety nie mogłam tutaj tych ścian ani przestawić, ani nic, także dziewczynom zostało 36 dni do zmiany grupy wiekowej i tak jak to było wcześniej, tak im zostawię i dopiero jak będą dorosłymi, to, że tak powiem, jedna się wyprowadzi, a, no bo one mają obydwie, Anna to ma nawet dwóch partnerów, ale to po kolei. To jest Anny pokój. Tak na razie z góry. Postawiłam jej keyboard, bo będę chciała właśnie, żeby tutaj też grała, śpiewała. Tak bardzo była tak artystycznie uzdolniona. No ma komputer, oczywiście tu też jakiegoś krzaka jej wstawiłam. Czekajcie, co to jest? Szpinak. Ma matę do jogi jeszcze, bo muszę tutaj poćwiczyć z dziewczynami, bo się spasły, że tak powiem. Mamy tutaj takie piękne łóżko i tutaj takie półeczki. Tutaj tak fajnie to zaaranżowałam. Także takie kwiaty. Myślę, że no fajnie mi to nawet wyszło. Jestem z siebie generalnie zadowolona, jeśli chodzi o to mieszkanie. A tutaj mamy pokój Pauli. Tak dobrze mówię? Dobrze. Oczywiście jakieś sterty, pranian, bo Paula jest troszkę nieogarniętą twórczynią bestsellerów, także no wiecie, trzeba jej to wybaczyć. Tutaj są jakieś poduszki pełne z kartonów. Tutaj mamy taki wielki obraz, tak, żeby nie było pusto na tych ścianach, jest szafa, tu są też jakieś półki z książkami, jej książkami, wydaniami oczywiście, no i tu ma taki kącik jeszcze do pracy, także myślę, że może tu coś jeszcze jej wstawię, no ale na razie jest okej. Także, aha, no i łazienka. Łazienka jest też dość spora, czekajcie, tutaj trochę zejdziemy, o. Jest prysznic, jest wanna, toaleta, tutaj jest, to są akurat rzeczy z modów, tutaj chyba jest tylko toaleta i ten kosz jakby z podstawki, bo no miałam, nie myślałam, że wrócę jakby z tą serią, więc zrobiłam sobie, plątałam właśnie mody, nie mam ich za dużo, ale to co mam, myślę, że mi wystarczy i na razie na pewno nie będzie tego więcej. Bo niestety mój komputer nie daje rady ciągnąć, jak to się mówi, nagrywania gry i jeszcze tych modów, także no ta ilość jest, że tak powiem, wystarczająca. No i teraz tak, Paula, żeby tutaj nie przedłużać, ona dalej jakby ma tą aspirację autor bestsellerów, czyli tutaj jakby cały czas dążę do tego, żeby jej to się udało. No i ona jest autorką krótkich opowiadań w tej karierze pisarka. Także mamy teraz szósty, tak? Pisarka, a następny będzie powieściopisarka, jakoś tak. No i my mieliśmy osiągnąć drugi poziom logiki i piszemy książki, także tutaj myślę, że będziemy sobie działać. Nie wiem, czy to da się też w domu działać, czy nie. No zobaczymy. A nasza Anna, postanowiłam, że też zacznie pracować, że już nie będzie tylko malowała i sprzedawała i tam się zajmowała nie wiadomo czym. No i wrzuciłam ją w te media społecznościowe, już dostała awans i w ogóle, ale stwierdziłam, że ona ma rozwinięte umiejętności malowania na poziomie 10 i fajnie by było, żeby poszła właśnie w tą karierę bardziej taką związaną ze sztuką, i właśnie z jej jakby, jak to się mówi, zainteresowaniami, no bo ona jest wesoła, jest kreatywną wizjonerką, czyli też będzie mogła w fajny sposób mówić o różnych wydarzeniach kulturalnych i tak dalej. I stwierdziłam, że zamieni jej to, że zmienimy jej pracę na tego krytyka. Bo nie chciałabym tutaj powielać też, bo jakby z Szejmą mamy tą społecznościową, tam będą wszystkie po kolei, ale nie chciałam jakby powielać, bo mi się generalnie podoba ta kariera, bo tutaj chciałam z niej zrobić jakby tą gwiazdę internetu, no ale sobie to przemyślałam i stwierdziłam, że no chyba jednak nie. Także znajdziemy sobie inną pracę.
No, Anna, szukaj, będziesz, myślę, zadowolona. Tak, i tutaj jest fajne, mamy to mieszkanie, zaraz muszę wam opowiedzieć, bo dziewczyny mu w każdym momencie gdzieś tam sobie drobniaki sprawdzają, także nie sprawdzają, tylko znajdują. O, zaraz wam pokażę, jakie mamy cechy. No dalej. Aha, bo tutaj jeszcze się książka ma pisać. No dobrze, niech będą te poemiki. I teraz tak, właśnie. Chcemy krytyk. Ilu simów tyle opinii? Nie wszystkim jednak płacą za wyrażenie swojego zdania. Bla, 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 bla. No nie będę tam. Wakat. Roznosicielka gazet. No dobrze, na razie może tak być. Od 6 do 11, ale tak będziemy tam jakoś w domu chyba. Czy Anna powinna zmienić pracę i zatrudnić się jako... Tak. Porzuciła rozwój kariery, media społecznościowe. Teraz tak, Anna powinna przyjąć zadanie i rozpocząć karierę. Oczywiście. Czekajcie. Tu podjęła karierę krytyk. Anna pracuje teraz jako roznosicielka gazet w miejscu o nazwie Dziennik San Marino. Początek pracy czwartek o godzinie 6. Czyli dzisiaj mamy jeszcze wolne. Podnieś poziom umiejętności literackich. O! A to myślałam, że... No dobra, no to sobie podniesiemy, bo tak sobie pomyślałam, że jak Paula nam się wyprowadzi, no to przydał, a codziennie dostajemy tantiemy jakby za jej książki, więc w sumie dobrze by było, o, napisz felieton, żeby Anna też tutaj jakoś sobie działała, bo na pewno chciałabym kontynuować jakby rozgrywkę właśnie z Aną. Chciałam wam pokazać jej jeszcze Mena, jej mężczyznę. Jej, tak? Jej, dobre. Zdobyte umiejętności literackie. No, a myślę, że ty też się w literackich odnajdziesz. I to jest Miłosz Trzewik. Jest młodym dorosłym. Posiada klucz. Tak, ostatnio go zaprosiłam, dałam mu klucz, przebrałam go, bo oczywiście tutaj będzie sporo simów, które latają albo nago, albo są łysi, bo tutaj miałam naprawdę bardzo dużo modów, które się usunęły i po prostu, no, ja stwierdziłam po pewnym czasie, że nie chcę tutaj wchodzić i tak dalej, ale że się nadała okazja i po prostu wczoraj, czy tam przedwczoraj, zachciało mi się tutaj pograć dziewczynami. Miałam taką wenę twórczą, spokojny wieczór, także zrobiłam im tutaj, przeniosłam je, zrobiłam im mieszkanie, także teraz już na pewno będą się pojawiać częściej na kanale. No i to jest jej też chłopak. No i teraz tak, nie znamy kariery, nie znamy jeszcze innej cechy, także myślę, że to poznamy. No i... Niestety, ale Markus też jest jeszcze naszym chłopakiem, ale tutaj myślę, że... O! Paula osiągnęła 9 poziom. A czemu ty już tutaj mi, przepraszam, już się nie... Czekajcie, jak to jest? Umiejętności literackie. No ty dopiero co zaczęłaś i już skończyłaś? Nie, no musisz to... Musisz tutaj się tym... Będę, niestety, ale będę cię dzisiaj cisnąć. Napisz książkę, ćwicz umiejętności na razie. Skoro skończyłaś ten felieton. Anna ma też serwis społecznościowy, profil w serwisie społecznościowym, także tutaj też będziemy działać. A ty co? A, idź do pracy, czyli ty musisz chodzić do pracy, nie możesz sobie pracować w domu. To idź, bo ty się już spóźniasz. Jak my tu chcemy awans dostać, jak się spóźniasz mi do pracy. A, i miałam wam właśnie pokazać jeszcze, jakie cechy ma nasze mieszkanie. Chwileczkę, niech mi się tutaj załaduje. No i mamy mieszkanko. Wartość to jest 52 tysiące simoleonów. Dwie sypialnie, jedna łazienka. I teraz tak, cechy mieszkania, gnomy. Czyli popsute przedmioty jakimś cudem same naprawiają się tu w nocy. Ja myślałam, że te gnomy to będą wszystko psuć, a to są chyba gremliny jakieś inne po prostu wtedy. Czekajcie. Tak, gremliny. One wszystko psują. Także spoko. I tutaj mamy tak. Żyła złota. Simowie często znajdują tu drobne sumy pieniędzy. Czyżby nad tym miejscem czuwała monetowa wróżka? I faktycznie tak się dzieje, bo dziewczyny tam po 3-4 simoleony tak się dodają.
Także to jest fajne. I dałam im tutaj z tego względu, że one są jakby artystycznie uzdolnione, artystyczne gniazdko. Artystyczny klimat tego mieszkania sprzyja kreatywności. Czyli malowanie, pisanie i stolarstwo przynoszą tutaj zwykle lepsze efekty. Także no też o to nam chodziło, żeby tutaj dziewczyny właśnie to rozwijały. I nic na razie nie zmieniam, bo tak się zastanawiam. Czekajcie, wrócimy sobie do Anny. Paula poszła do pracy. Że jak mi się coś popsuje, to specjalnie nie będę tego naprawiać i będę chciała zobaczyć, czy się faktycznie samo naprawi. Dobrze, poszłaś do pracy, super. I ja bym chciała, żebyś pracowała ciężko. Tak? Studiuj dzieła klasyków? Nie, dobra. A ty? A dlaczego tu? O, no właśnie. Trochę to przyspieszymy, niech ona sobie tutaj poprawi to. Aha, i mamy stworzyć 5 arcydzieł, jeżeli chodzi o wybitną malarkę. Tak mi jakaś chrypa dzisiaj wzięła. No, muszę popijać tutaj herbatę. Nie wiem, to zimno się, wiecie, robi. W pracy muszę mieć otwarte drzwi. To mnie gdzieś tam zawiało. I tak sobie myślę, że jeszcze tutaj ten keyboard sobie ogarniemy. Cyfromega. No i mamy sąsiada generalnie. Gdzieś tu widziałam się kręcił. O, a my zapłaciłyśmy rachunki. Tu mamy sąsiada. I tak myślę, że tutaj jest jeszcze jedno mieszkanie. I żeby tak było weselej, to kogoś też tutaj wprowadzę. Może tego Miłosza? O, będę musiała go znaleźć, że tak powiem, w świecie. O, to jest dobry pomysł, żeby Miłosza tutaj wprowadzić. Anna, ty zostaw ten telefon. Brak weny. Paweł utknęła przy pisaniu swojego najnowszego. Zauważyła jednak, że jej przypadkowo zostawił w biurze swój rękopis. Czy Paula pożyczy kilka jego pozów? Albo pewnie, że tak. Tyle ogólne, że można ją wykorzystać bez obaw. Wydawcy podają się zmiany i Paula dostaje zielone światło. No i dobrze. Witam, szukam właśnie odrobiny inspiracji. No tak, no bo u nas to jest w ogóle... O, widzicie, to jest nasz sąsiad. I tak sobie myślałam, bo on jest co? Salim jakiś tam. Ale ja bym chciała go zaprosić. Zaproś na burzę mózgów. A poszedł sobie. No to dobra. To następnym razem. Żeby on był też takim naszym właśnie dobrym może znajomym czy coś. Albo stworzyć właśnie jakiś klub taki. Bo dziewczyny oczywiście są dalej w tych wszystkich klubach. O, dostaliśmy kaskę. Czyli weź sobie tutaj ten keyboard, bo chociaż byś pograła. Autotwarzanie. Nie, poćwicz na razie. I jak wróci... Paula, to sobie po... Jak to się nazywa? Tylko nie, bo ona wróci późno. O, to nie. No, bo ona do 21. No dobra, zobaczymy. Chciałam, żeby one sobie razem pośpiewały w tym duecie. Dzięki nowej umiejętności gry na pianinie, ona może ćwiczyć grę na instrumencie. No i super, no i tak mi się właśnie podoba, że ona będzie tak uzdolniona artystycznie, taka artystyczna dusza. Zresztą obydwie są takie bardzo artystyczne. Ale patrzcie, jak tylko po jednym palcu tak robi, nie? Śmiesznie, tak delikatnie. Mała dziewczynka trochę. No i co my tu mamy? Mamy malowanie na poziomie 10, ogrodnictwo na poziomie 6, czyli tutaj też sobie dobijemy do końca. Pianino, gotowanie ma na 6. Aha, i charyzmę, no to będziemy sobie też poszerzać. A umiejętności taneczne to one obydwie mają na poziomie 5. I tutaj umiejętności literackie pewnie będą potrzebne. No i musimy poćwiczyć z dziewczynami, bo się spasły. Paula to, Anna to jeszcze, ale Paula to już jest taka okrąglutka, że szok. No tak wiedziesz, bo chociaż trochę były wysportowane, bo tak to ciężka sprawa. No, ale ty sobie pięknie grasz, a jak przyspieszę, to się coś zmieni. Nie, też tak, te nutki, fajnie to wygląda. Wyślij SMS-a. No to wyślij tego SMS-a, jak masz takie parcie. I wiesz co? Może sobie... nie chcę być... Co tu jest? Zbierz cały plon. Czekajcie, tu sobie... Weź, zajmij się swoimi roślinkami trochę. Mamy coś do podlania? Nie. A coś mamy więcej? A, możemy ewoluować jeszcze to. Ewoluuj. Nie dużo mamy teraz tych roślinek, powiem wam, także... Możemy sobie tutaj nimi się pozajmować.
O, to też jest niegłupi pomysł. Tak sobie pomyślałam teraz w głowie, żeby tu może jeszcze postawić właśnie z dwie sadzonki. Tak, bo jeszcze nam trochę zostało właśnie. Jakiś tam grzyb, jakiś tam coś, także. A ta? Tam też? To tam też. O, już 18, już późno się zrobiło. Aha, czyli my mamy zadanie w ogóle dzienne ogarnięte. Także jutro na 6 do 11. A ja sobie z nią zostanę w domu, żeby zobaczyć, jakie będą zadania. Czy będą właśnie podobne, czy nie. Ciężka praca, kawałka. No, opłaciła się, no to dobrze, fajnie. Nasze rośliny jakoś dorodne. Jakie w ogóle parę listków ma tylko. Aha, bo one chyba im lepsze będą. A nie, tutaj jest dorodne i ma wszystkie. Gdy. No to nie wiem, jak oni to robią. Co ty chcesz? Nie możesz się dostać do roślinki? Nie, no dostałaś się przecież. Czy to ogrodnictwo się trochę w tym poszło do góry? Gdzie to jest? No o. 79%. A czy ty może jesteś głodna? Nie. Ale bym chciała, żebyś skorzystała sobie z toalety. One w ogóle lecą ciągle do tego telewizora. Nie mamy na razie sprzątaczki, ale myślę, że nie będzie nam chyba potrzebna. To sprzątni. O, ten tutaj. Coś tu. Aha, to sobie ogarnę te kwiaty jeszcze później. No i możesz coś ugotować fajnego. Będziemy też, myślę, chodzić właśnie po tych wszystkich stoiskach, bo bym chciała, żeby dziewczyny jak najwięcej przepisów poznała w sumie Anna, bo ona tutaj tak gotowanie to jest jej, że tak powiem, broszka w tym domu. Chociaż Paula też sobie całkiem nieźle radzi. No dalej. A ten co? Śpiewa na środku. Przyrządź wykwintny posiłek. Coś my tu mamy? Aha, ona na razie nie ma tu za dużo. To weź tą sałatkę. Albo tą pastę, o. Dla rodziny. Bo przez to, że mamy swoje warzywa, to już będzie trochę taniej, nie? Zawsze. Czekaj, te winogronka damy do środka. Tutaj bazylia. Jak sobie kupimy płody rolne, to ja potem im może powymieniam. Tego nie mogę? A, bo to kwiat. To sprzedamy. I jeżynę mamy jeszcze. Tylko nie wiem, czy to ma posadzone, czy nie. No, mamy tutaj, widzicie, o, już jedną śnieżną kulę. Także też myślę, że gdzieś tutaj te... Czekaj, tego jednego można sprzedać. Gdzieś będziemy sobie tutaj robić jakieś półki właśnie na te kolekcje. Ale to jeszcze zobaczę, czy one będą chciały to kolekcjonować, że tak powiem, tak ten. Na pewno chciałabym jeszcze kupić ten fajny, duży aparat. Ten najdroższy w sumie. Oj, nasza tutaj Paula w pracy. Potrzebuje rozrywki. Dobrze, wrócisz i będziesz sobie grała. W ogóle fajnie było, bo jak zaprosiłam Miłosza, to tutaj jest taka opcja, że można grać w gry wieloosobowe. A czemu tutaj teraz tego nie ma? Wyłącz ten obiekt. O, dołącz do gry imprezowy szał. No tutaj coś takiego było. Czekajcie. A wyłącz. A teraz? O, graj w grę wieloosobową. I tutaj właśnie są też takie, że mogą sobie Simowie grać razem. I fajnie to wygląda, powiem wam. Także będziemy... Oj, tu mam lewitującego kwiata, muszę go poprawić. Także fajnie to wygląda. W ogóle tak nowy duch we mnie wszedł, jeśli chodzi o tą serię. Także myślę, że będzie tutaj się więcej też odcinków z tej serii pokazywać, bo... No, no tak jak mówię, nowy duch, nowe miasto, nowe możliwości. Tutaj też ciekawe dziewczyny mają troszkę, wiadomo, odmienne cele niż w tej mojej rozgrywce z Szejmą, także one też tutaj mają już jakieś umiejętności, także też myślę, że to będzie troszkę inna rozgrywka, pomimo tego, że będą w tym samym mieście, także mam nadzieję, że będzie wam się tutaj podobało razem z moimi dziewczynami. Weź to posprzątaj. O, i jesteśmy. Czekajcie. Paula dziś przyniosła do domu 528 simoleonów. Dobrze, super. Stres z powodu pracy. No, ja ci rozumiem, moja droga, ale ja bardzo chciałam, żebyś ty dostała ten awans. Także widzę, że jutro.
co my byśmy mogły właśnie sobie tutaj porobić? Mamy bańki, mamy coś. Wiesz co, pograj sobie, weź udział w turnieju. Ale czemu nie mogę, że my gra? No ale przecież jest Paula, no hello. Jest Anna. A weź w ogóle, wejdź może do domu, co? Może jak wejdziesz, to się to zmieni. Ty jesteś może głodna? Weź sobie coś zjedz, bo zrobiła przepyszną tutaj Anna jedzonko, także pastę primavera. No, jak zjesz, to ci się lepiej zrobi. A ty sobie usiądź. Ja bym chciała, żeby one razem sobie pograły. O, widzicie? Jest. Żyła złota cechy partii. Znajdowanie drobniaków w prawie synów doskonały nastrój. Także to też jest fajne. A my nie mieliśmy się rozbawić? A nie, to już było. To było w innym tym. Dobra. Aha, i ona tak różnie. Ona ma tylko jeden dzień wolny, sobotę? Ale to w sumie mi to nie przeszkadza. Możemy tyle pracować na razie. Wiesz co? Graj w grę wieloosobową. O, wyścigi. I z Paulą. Paula, tu podejdziesz za chwilę. A, akurat my ci są. Dobra, już nie musisz tego jeść do końca, bo bym chciała, żebyś właśnie sobie pograł. O, jakie to fajne wyścigi, faktycznie. Tylko szkoda, że to nie kuma bazy, że jak są dwójka jest tylko simów, to żeby się dzieliło na dwóch, bo to się dzieli na cztery za każdym razem. Także to mogli trochę dopracować. Wyglądałoby to zdecydowanie fajniej, także. Tutaj troszkę styrali sprawę. Zrobię dziewczynom jeszcze właśnie zdjęcie. Jak się bawią. Także dziewczyny sobie tutaj będą grały. Bo chcemy. A, Paula już się trochę lepiej czuje, także. Zaraz będą przyszły spać. Także dziękuję moi drodzy za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobała. Mój powrót do tej serii, to zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami i z treściami, które dodaję. Także zapraszam do oglądania i pa, 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 pa.